Dzień dobry wieczór Państwu. Witamy w Krakowie. Godzina w pół do piątej. Dworzec Kraków Główny. Roman. No dobra, dobra, i tak wszyscy widzą, że jest. Próbujemy jakoś dotrwać mniej więcej jeszcze jakieś 20 minut, a później się zbieramy. Zdrowie. A to konik bez nogi. Tak zwany trójnogowiec. Juvenalia są. Zawsze są. Codziennie są. Kraków. Restauracja M7. Piąta rano. Kraków. Hey now. O 5 rano w Krakowie jeszcze nie byłem. Byłem o północy. Jeszcze tam o której, ale o 5 rano jeszcze nie. O północy? Jedziemy. Nie poszło. Stop rekordy. Tak jakby szedł z GPS-u. Bo mi się wyłącza, jak wjadę gdzieś w jakiś budynek. O, widzisz? No ale to nie może być słabego sygnału z czujnika. Grunt, że nie na napęd. No. Roman właśnie przed chwilką zaliczył glebę. Ale pierwsza w tym sezonie. Ale jest w porządku. Zapatrzył się na ten widok po prostu. Mowę mu odjęło, pedały mu stanęły. Kierownica skręciła. Tak jest. Koła zerwała. Zdarza się, ale wszystko w porządku. Jedziemy dalej. Górki, dołki, górki, dołki, górki, dołki. Kraków w oddali i góry w tle. I oczywiście, oczywiście piękna autostrada. Do nieba. Bo takie autostrady tylko Krzysiek potrafi wymyśleć. Tylko my trafiamy takie autostrady. Z takimi widokami. No z ulicy tego by nie było. I to ja. Dolina Prądnika, Prądnik Koszkiewski. A tu zaczyna się praktycznie Ojcowski Park Narodowy, który za chwileczkę będziemy zwiedzać z pozycji siodełka. No. I będzie Państwo zadowoleni. Droga nie schodzi z buzi. Piękna droga, piękne widoki, aż się chce jechać. Nie ma ludzi, bo to z samego rana. Jest po 7:00, parę minut. Chyba jest mu super. Się podoba. Podoba? I
i zaje fajnie. Słoneczko pięknie wstaje. Prądnik. Płynie z prądem rzeki. Jak piękny. I widoki się tu jedzie. Zobacz, jaka tam jest jaskinia gdzieś w środku. Widzę. O takie widoki jedziemy i pod góreczkę. I podciągamy. Zgadzam się z moim przedmówcą. Równiutko. Tak, tak. I banan. Bananowy. Kozamy. Śródełko jak na drugie. Brama. Krakowska tak zwana. W tej chwili nie kojarzę. Boże, może wiesz, na zdjęciach bardziej wyretuszowane czy coś. Tu goła skała. W każdym atlasie praktycznie, w każdej książce do geografii to było. Jak mówiło się o Ojcowskim Parku Narodowym, brama krakowska. A tu słoneczko próbuje wychodzić już. I oświetliło bramę. Jakaś mała maczuga. Aha. Przyjechaliśmy niecałe 30 km. Jeszcze 200 do zrobienia. Nie spiesząc się, bo widoki są piękne. Ale chyba jest otwarty. Musza chyba być samochodzicą. Może, chociaż nic nie słychać. Ale otwarty. Chcesz iść zobaczyć? Roman z Wieta Kościół. A w zasadzie kapliczka. Czytam. Umie czytać. Piękne widoki. Doliny Prądnika, skałki i Roman z kapcią. No jeszcze niepełny, ale już. Bywa i tak, nie tylko ja mam pecha. Czasami na Romana przejdzie. Górki, dołki, górki, dołki, górki, dołki. To zrozumiałaś, tak? Ale zdjęcia to nie chcesz zrobić. GoPro stop recording. GoPro stop recording. Tak zwolna to on nie płynie. Płynie, płynie. Roman znowu gdzieś przyjechał. Martko. Zaciągnął mnie nie wiadomo gdzie. A pod maczugę Herkulesa. No, maczuga, maczuga. Maczuszka, no niech będzie, no. Popatrz se sam. No. To maczuszka, co to jest? Moja ręka jest większa od niej. No na pewno. Podejdź bliżej. Nie, stąd jest dobrze widać. Bardzo dobrze. Ojcowski Park Narodowy praktycznie zaliczony. Ostatnia, przedostatnia atrakcja. Maczuga Herkulesa. Został tylko zamek na Pieskowej Skale. Tam, gdzie kręcono Janusika. Podobno. Bardzo ładnie utrzymany. Lekkiej do kręcy. Robi wrażenie. Robi to wszystko. Jakie wrażenie? Pokaż. Bardzo pozytywne. Pokaż. Takie wow. No właśnie. Wrażenie zostało wywarte.
tutaj w prawo. Na prawicy. No to się podpinamy, mówisz? Trochę. Górki, dołki, górki, dołki, górki, dołki. No niestety, cały czas. Dobrze jest. Dajemy radę. Zbliżamy się do Włoszczowej. O! 20? Czy więcej? Jeszcze więcej. Ja bym powiedział nawet, że 50. A my jak zwykle znowu obraliśmy sobie piękną dróżkę. Wyjątkową. Tak jest. Żeby bez przygód. Z drobnym zbiórkiem. I muchomorkiem. Romanie, co robisz? Pompujemy, bo mi podrzuca coś nieco. Opona nie weszła w miejsce. Tik tak, tik tak, tik tak. Świerszcza szukasz? Czy świerszczyka? Górki, dołki, górki, dołki, górki, dołki. O, koński, rozbity. Sielpie. Przez długi czas nie nagrywałem nic, bo mi się nie chciało. Poza tym się fajnie jechało. Bo nam niewiele kilometrów zostało. I dlatego mi się nie nagrywało. Ale teraz mi się zachciało. I trochę ponagrywało. Bo fajnych podjazdów już nie jest bardzo mało. O, no, też jest rymek.